Cześć, witajcie. Dzisiaj taki mały biwak z Antkiem nad Starorzeczem. Właśnie przyjechaliśmy, będziemy rozbijać namiot. Tak, Antek? Tak. Cieszysz się? Aha. Super. Patrzcie tu nasz sprzęt. Także bierzemy się do roboty. Zaczniemy od namiotu, potem podnęcimy łowisko. Mam nadzieję, że jakieś wyścieliny się uda złowić. Jest rano, czwarta. Wstałem przed chwilą. Tutaj macie rzut oka na obóz. Antek jeszcze sobie smacznie śpi. Ja już wędeczkę zarzuciłem i słownie w pierwszej minucie branko i zobaczcie, co się złowiło. Spójrzcie, taki karasiek. Że początek dnia naprawdę udany. Mam nadzieję, że ciąg dalszy będzie równie udany. Coś się dzieje, a nie pusto. Niestety. Słuchajcie, no ja już sobie tu wcześniej podnęciłem, jakby poza kadrem. I wczoraj sypałem pszenicę z wieczora, ale wczoraj tylko same małe wzdrążki się łowiły, takie naprawdę małe. Dzisiaj też podsypałem trochę pszenicy i zanętę standardowo Lorpio Magnetic Lean z dodatkiem właśnie pszenicy, odrobinki pieczywka Fluo i powiem wam, że rzuciłem trochę kruszonych kulek proteinowych też w łowisko. No zobaczymy, jakie to wszystko efekty przyniesie. No na razie ten karasiek jeden bardzo fajnie. Jeszcze tutaj nic porządniejszego nie złowiłem, więc może akurat. Wczoraj rozmawiałem tu z wędkarzami, to mieli jakieś tam pojedyncze linki, ale właśnie z rana po południu nic nie chciało skubać. Znaczy my. Mam nadzieję, że wreszcie tego lina dopadnę i będę mógł wam pokazać. Tymczasem wracamy do łowienia. O matko. No, jest coś. Sprawdźmy to. O, zdęga. Za dużo. Niestety tylko wzdęga. Jest ryba. Jest dobra ryba. Jest ładna ryba. O kurczę. Ładna ryba. Co my tu złowiliśmy? O, ładny okoń. Na czerwone robaczki, słuchajcie. Ładny okoń. Tak. Tak, dzisiaj już dwie duże ryby złowiłem. So, musimy go tu podebrać jakoś. No nie wierzę, wypluł haczyk i zaczepił osiadkę. O matko boska. Tak, to jest pokaz nieudolności w moim wykonaniu. Zobaczcie, taki ładny okoń. Około 27 może centymetrów. Antku, chcesz zobaczyć? Możesz przyjść z kiełbaską. Zobacz. Wow. Ładne. Ładne. Puszczamy do siatki. Opa. Jest w siatce. Do siatki wpuściłem.
piwo, kolejny filmik. Tata. Tak. Trafiłeś prosto w siatkę, prawda? Był zaryba w siatce. To i tato. Tak. Ja jestem na krześle, jakby co. Dobrze. Też mnie. Też na mnie nie usiadł. Słuchajcie, ja już się będę zwijał. Antek już też ma dosyć tego biwakowania chyba. Dwa dni mu wystarczą. Powiem wam, mnóstwo wzdrążek. O, właśnie idzie. Mnóstwo wzdrążek, ale wszystko malutkie, malutkie, naprawdę niewielkie. Jeden ten karasiek na samego rana. Jeden okoń, też go widzieliście. I nic więcej. I nic więcej, człowiek się może tutaj zapierać, sypać pszenicę, kulki proteinowe, co sobie tylko wymarzycie. Nic więcej nie podeszło, niestety. Parę razy bąbelki widziałem, ale niestety bez brania. Mam nadzieję, że cokolwiek tam zmontowałem, podoba wam się. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Tymczasem do zobaczenia. Cześć.